Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do ZO2 Animal Park. Zrobimy sobie łyczka. Dobra. Myślę, żebyśmy strzelili na początek 10 skrzyneczek. Może wypadnie coś fajnego. Sprawdzamy. Pierwsza. Co my tu mamy? Się trafiło, dobra. Coś tam, jakaś nagroda jest, dobra. Jedziemy druga. Mamy te skrzyneczki, więc powiem tak, no czemu to trzymać? Możemy to otwierać. Mnie się tam odznaczenia przydadzą. Bym sobie jakieś zwierzątka wykupił. A tak jak mi to leży. Nakupiłem tego setkę, już trochę że pootwierał. Ale dalej to mam. Nie będziemy czekać na odcineczek, żeby 100 otworzyć. Chciałem otworzyć więcej, ale się po prostu nie da kupić więcej. Setkę. I takie otwieranie setki trochę dużo czasu zajmie. Więc będziemy se... O! O, szkoda, mogliśmy go trafić, ale nie będę marnował kluczyków. Nie będę marnował kluczyków. Kluczyki się nam przydadzą na inne skrzynki, a mamy tylko 5. Tutaj też nic specjalnego. No są takie skrzynki, że właśnie się nic nie trafia. A są takie, że się coś fajnego trafi. O, mamy przynajmniej 2 niebieskie, tak? 2 niebieskie karty to już jest troszkę lepiej niż zielone. No tu jest totalna lipa. 2 karty tylko, czy 3. I to jeszcze zielone. To zielone nam tam za dużo nic nie dają. Tutaj też za bardzo nic trafimy. O, 2 niebieskie. No to przynajmniej fajnie. Dobra, ostatnia skrzyneczka i zobaczymy, co się wylosuje. Dobra, nie dali nic na podpuchę. Idziemy tutaj. Tak, mi się wydaje, że to se powinienem poskładać. Ile tego skompletowanie będzie? 500. 500. Dobra, zostawimy. Tu jest 20. To ja chyba mam wszystko, dobra. To też chyba powymieniamy wszystko. Można by było coś pozostawiać, ale nie, no nie ma sensu zostawiać tego. Ja nie chcę takich rzeczy. Ja wiem, że tu jest dużo rzeczy za diamenty, które przydałyby się do dekoracji, tam do czegoś, ale nie. Mnie tam na tym nie zależy. Mnie zależy na zwierzętach, na które potrzebuję bardzo dużo tutaj tych odznaczeń. Jak sami widzicie, no w kartach mam mnóstwo zwierząt, które nie są... No nie jestem w stanie ich zrobić. Tak? Nie jestem w stanie ich zrobić, bo nie mam. Kupuję skrzynki, kupuję wszystko, a i tak mi brakuje. Tutaj mamy jakieś dżunglowe, też to wymienimy wszystko. Tutaj mamy tą jedną, ona jest za 102, a to bym mógł w sumie sobie złożyć. Bo tam mi do zwierzątek dużo brakuje. Tu mam już, patrzcie, 3 mam, tego się mi dało tylko jedną zdobyć. Ale tu już mam 3. Może uda się go poskładać. Dobra, ja tutaj kontynuuję pracę w naszym jodłowym gaju. Robimy różne dekoracje, robimy różne... Tutaj wstawiamy... Co my tutaj wstawiamy? Wstawiamy różne dekoracje, kuwetki, wszystko, żeby te wybiegi jakoś zapełnić. Jakoś tutaj wszystko porobić. Tu mamy wolny wybieg. O! Tu jest wolny wybieg. Można by tam było coś dać, kangury. No i już im dajemy. Jeszcze mamy tych stajni troszkę, więc można by je było wszystkie postawić. Zobaczymy. No na pewno nie mam tyle rzeczy, żeby na wszystkich zwierząt dać. Ale tyle, ile będę miał.
tyle tam postawiamy jakąś dekorację. Co my tu mamy? Pień? Jak ma pień? Dobra, jeden pień. Mógłbym wziąć ten pień i włożyć we wszystkie wybiegi na koniec. Tak zrobię. Bo takie skakanie po jednym nic nam nie daje. No tutaj nie wiem, czy tutaj wejdzie tyle tego, ile chcę postawić. Tak mały wybieg. Tak ledwo się to zmieściło. Ale dobra, ale się zmieściło. Tutaj jeszcze stajnie mam, ale tutaj tą dekorację, ten pień mam. Tak małe te wybiegi, że to się już nie mieści. Dobra, to naprawiamy. Te jeszcze na nie nakarmione są. Ale znów nam śmieci, ledwośmy posprzątali, już nam śmieci rozrzucają. Mamy jeszcze stajnie. Mamy, ile my tych stajni jeszcze mamy, tego wszystkiego? No zobaczcie, tu cały czas stawiam coś. Cały czas coś mamy do postawienia. O. Ale tego na pewno nie jest. Ja chyba nie miałem do każdego zwierzątka tego. Już nie pamiętam, ile żech tego miało. Czy każde zwierzątko miało, czy nie każde. Ale stawiamy, ile mamy, no, żeby były dekoracje. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj te. Stajnia. Poidełko. Pień do zabawy. Zbiorniczek. Z jedzonkiem. No, przesuń się. Zbiorniczek z jedzonkiem. Naprawić. Nakarmić. Jedziemy małpki. Jeszcze mamy stajnię. Dobra. No nie jest źle. Jak jeszcze mamy wszystko, no to tylko stawiać tutaj do zabawy ten. Dobra, dekoracje, tak jak mówiłem, będę stawiał na koniec, bo taki przecykiwani to mi się tego nie chce tak cykać. Dalej mamy kuwetki, wszystko, ja cię kręcę. Ale my mamy towaru. Ale my mamy towaru, normalnie wszystko robimy, wszystko naprawiamy. Tylko pewnie połowa tych zwierząt nie będzie umiało się w ogóle w tym zajmować, co tam ma. Czyli nie będą się umiały rozmnażać, bo będą miały za niski level stajni będzie, tak? Jestem pewien, że może być za niski level stajni i one się na nie rozmnożą się, dobra. Ale na pewno w których się tak trafiło, że będzie za niski level stajni. Się nam nie rozmnożą. Dobra, tutaj dalej mamy wszystko. Zobaczcie, jak my tutaj szastamy wszystkim. I na okrągło mamy, no. Tutaj tylko patrzę, czy mi tam kasa nie schodzi, żeby nie było, że ja to kupuję wszystko. Ale to powinno mi wyskoczyć, że ja to kupuję, a nie biorę sobie za darmo. Bo tego dosyć dużo zużywam. Ale wiecie, ja chyba kiedyś wyposażałem wybiegi bardziej w wszystkie te dekoracje i te stajnie, nie stajnie, we wszystko. Więc możliwe, że dlatego tego tyle mamy. Możliwe, że będzie tego na każdy wybieg, tak? Możliwe, no to by było całkiem fajnie, aby tego było na każdy wybieg. Tu mamy jeszcze jeden. I patrzcie, dalej jest jeszcze stajnia. Pień do zabawy. Tutaj jest jakaś kuwetka, tutaj jest jakiś do karmienia. I wszystko elegancko jest, dobra. Nie wiem, czy już nie zrobiłem wszystkich zwierząt. Wydaje mi się, że już mogłem udekorować wszystkie zwierzęta, dobra. Więc teraz damy im jakieś dekoracje, na przykład choineczkę. Temu damy, już są za diamenty, dobra, nie chcę. Co jeszcze mamy? Mamy pieńki. 7 pieńków mamy.
Więc poprzyklejamy tu gdzieś te pienki. Żeby miały zwierzątka jakieś dekoracje. Jeszcze możemy dać pienki. Wy już macie. Ty też, tu nie ma nic. Dobra, macie drugiego. To już są za 4 diamenty, dobra. Pięki są dane. Mam jeszcze 7 takich dużych choinek. To możemy porozstawiać trochę tych choinek. Bo też ich nawet dużo mamy. O, za 5 diamentów, dobra, dalej nie stawiamy. Tu mamy jedno takie coś, dobra, możemy dać tutaj. Za 10 diamentów niepotrzebne. I tu już nie mamy nic takiego, co by można było jeszcze postawić. Skała do zabawy, no to na pewno nie. I tutaj też nie, dobra. Tutaj miał być ten kosz na śmieci, tak? Tutaj miał być kosz na śmieci. Więc damy tutaj nawet... Nawet 3 te kosze. Albo i 4. 4 kosze i niech tutaj dawają śmieci. Choć i tak niektórzy nie będą tutaj chodzić, żeby dawać śmieci. Jeśli nie by chciało tutaj chodzić, tutaj możemy dać też kosza. O, jeden. Dlaczego się mi to obraca? Na przykład drugi. I na przykład tutaj na rogu możemy dać trzeci. O. Jak chcesz, są trochę tu jeszcze koszy, jakby chodzili tą ścieżką. To jest trochę koszy. No i tutaj jest tak niefajnie, że tutaj droga nam nie wejdzie. Widzicie, tak mają o jedną krateczkę źle przesunięte, tak? Już myślałem tu tyle działki tutaj, że wykupił tyle działki, że tutaj wykupił. I nie mam jak się połączyć. To za diamenty. To za diamenty. Za 100 diamentów. Ja cię kręcę. To za 500. No to by można było wykupić. I to za 300 diamentów. To też nie. No nie, no nie połączę się. Tutaj po prostu mam wykupiony taki duży obszar, który jest mi na nic, bo nie mogę się tutaj połączyć. 250 diamentów. Jest za 300. I 250 diamentów za 300. No nie, no nie bardzo mogę coś zrobić za 400. No i miałbym tu ten dół cały. Tu już nie. Tu dwa na dole, ale znów mnie tutaj ten jeden blokuje. Za 250 diamentów, no dobra. Tam nic nie zrobimy. Tutaj założy się, że też nie przyjdziemy z drogą. Nie. Przeszliśmy z drogą, ale tu jest jedna. Ja chcę do góry. Ile się dało do góry? I tutaj teraz będzie postawiony wybieg przylegający do niego, tak? Czekajcie, bo musimy sobie zaznaczyć to i sobie zaznaczyć to. Zobaczcie, ile mam wybiegów. Do różnych wielkości, takiego dużego nie chcę. Taki niekształtny może być. Taki niekształtny może być. Gdyby była teraz znów droga. Tutaj. Tutaj. Tutaj przez całe. Dobra. Tutaj już mi wybieg nie wejdzie. Ale tutaj wszedłby wybieg. Nie wiem, na co mi tu takie duże wybiegi. Tutaj już mi mały nie wejdzie, choćbym chciał jak go postawić, to mały nie wejdzie. Możliwe, jakbyśmy tego obrócili. Tak. To wtedy mi tu wejdzie drugi obok.
coś mniejszego. Na przykład takiego. Jakiego by tu weszło? Już tu mały nie wejdzie żaden, nie? No nie, tu już nie wejdzie. Weszły mi, te dwa mi tutaj weszły. I tyle, mam tu trzy takie wybiegi. Cztery w sumie. No i zostały mi jeszcze jakieś zwierzęta do dania. Tu mi zostały... O, nawet mi zostało dużo zwierząt. Ja cię kręcę, czemu mi tyle zwierząt zostało? Co mi tyle zwierząt zostało? Który jest większy? Ten czy ten? Ten chyba. Dobra, dajemy liska jednego. Drugiego. Trzeciego. Trzeciego liska. No i te dwa mógłbym dać już na nowy wybieg, taki pojedynczy. Liski nie musiałyby być razem. Tutaj mógłbym... Nie, bo muszę tutaj dać tego, mam takiego zwierzątka. Muszę go gdzieś zmieścić. Niech sobie tutaj jeden pójdzie. I te są dwa też nie dane nigdzie. To nie, to ja te liski muszę dać razem. No po prostu nie ma miejsca, żeby ich rozdwoić. Tutaj muszę dać te koale. Też by fajnie by było na różnych wybiegach, no ale niestety no nie mam gdzie ich dać. Musimy popatrzeć, czy można gdzieś jeszcze coś dostawić. No nie, tutaj mamy full. Za 300, ale to... Za 500. Za 200 z drobnymi. Za 150. Za 300. Za 200. Patrzę, czy coś możemy wykupić za 400. Ja cię kręcę za 300 diamentów. No za 500, ale drogi nie podciągniemy w żaden sposób. Tej drogi nie podciągniemy, niestety. No, powiem wam tak, no. Nie ma chyba możliwości tego połączenia. Tutaj na większy 500. O, ten byśmy mieli. To już nie. Trzeba poczekać, aż będzie jakieś 50% taniej albo coś takiego. I wtedy spróbować wykupić jeszcze parę działek. Tu ta nam blokuje, ta albo ta. No ta jest za 300, to lepiej nie. To tym jakbyśmy wywalili. To tu mamy bardzo duży obszar, patrzcie. Do zabudowy. Ale blokuje nas tutaj to wejście. Nie wiem, czy się im źle zrobiło wejście. Czy źle to omierzyli. Ale niestety, no niestety nie można tam wejść. Ja już tutaj nie postawię więcej wybiegów. No bo nie mam normalnie gdzie. Po prostu nie mam miejsca. Zostało mi, nie wiem co mi zostały. Dwa te. Ta jamska wiewiórka. Czy ja już gdzieś jej nie stawiałem do jakiegoś wybiegu? Bo może jest tak, że ona już gdzieś była. A to po prostu są drugie dwie. No nie, z tego co widzę, to nie było jej nigdzie. Spróbujemy jej mały wybieg tutaj zrobić. Spróbujemy zrobić coś takiego. Jak najmniejszy wybieg. Żeby po prostu miała jakiś wybieg. A nie był ten wybieg za duży. Damy radę coś takiego zrobić tylko. I jeszcze nie bardzo z drogą, tak.
tak i wsadzić ją do niego. O, coś takiego damy. O, dobra. Jakieś osiągnięcie, coś takiego damy radę tylko zrobić. Więc jeżeli jest coś takiego, no to niech jest. Może uda się wepchać przynajmniej wszystkie gatunki zwierząt, nie? Wszystkie jakie mamy w każdym razie. Czekajcie, niech tu mają tą stajnię, tak. O, dobra. I tu by mi został jeden wybieg. Zostały mi... Co mi zostało? Zostały mi te koale, tak? Na czwartym są. Jest jedno na czwartym. Jest drugie na czwartym. Nie, były gdzieś te koale, ale tutaj są dwie dane. O, to ja tutaj dałem dwie takiego rodzaju i dwie takiego i dlatego mi jednego wybiegu brakuje. No dobra, damy tak. No i myślę, że tu mamy wszystko. Za 24 tysiące. Już mi się widzę stajnie skończyły. Tutaj te jeszcze są i jedzonko też jeszcze jest. Ale stajnie już się skończyły, bo już mnie kupiło stajnie, ale dobra. Jak kupiło, to nie kupiło. Ale te inne rzeczy jeszcze mamy za darmo, więc jeszcze stawiamy. I jeszcze tam ich troszkę jest. Tak myślę. Tutaj są, tutaj jeszcze, ale to jest jeden wybieg więcej. Więc może już nie być. Stajnie sobie dokupimy, stajnie nie ma problemu. To mamy za darmo, to mamy też za darmo. I to mamy też jeszcze za darmo. Sobie kupimy, ale to muszę przestawić tutaj. Tak, żeby troszkę miejsca było. I teraz to zrobić. Aha, tu jeszcze są liski. Dobra, liską też stajnie kupujemy. Pień do zabawy. Poidełko. Jedzonko. Dobra, wszystko kupione, wszystko dane. Tutaj chyba wszystkie zwierzęta dostały już coś, tak? Tutaj też. Zobaczymy, co zostało. Czy zostało coś? Tych rzeczy. Tak, zostały nam jakieś grzybki. Więc dostaną tutaj zwierzątka jakieś grzybki. Zostały nam jakieś kwiatki. Zostaną jakieś kwiatki. Zostało nam 10 skałek. Skałki podkładamy gdzie popadnie, tak? Mamy tego aż 10 sztuk, więc... Można dołożyć, gdzie się tam popadnie. Na każdy wybieg nie trzeba na to uważać. Gdzie tylko mamy miejsce. Podokładać zostały nam 4T i 2T. Czyli jak... Aha, dobra, bo tych zwierząt było podwójnie danych. Wybiegi. Dobra, wiecie, ja to sprzedam. Ja to sprzedam, te wybiegi, bo mnie to tutaj niepotrzebne. Dwa sobie zostawię równe, resztę sprzedam. Czekajcie, ja nie chcę nic z tego. To zablokować, tak, dobra. I teraz tutaj patrzymy. Tak. Dobra, no to tak. Zwierzęta chybaśmy wszystkie postawili. Wszystkośmy porobili. Więc myślę, że tutaj nasze, nasz w sumie jodłowy gaj
jest skończony, no więcej nie zrobimy. Jak dojdzie jakieś jedno zwierzątko choćby, no to niestety będziemy musieć go dać do głównego zoo, bo tutaj no nie mamy możliwości, nie mamy już miejsca. Zapełniliśmy cały, co tylko można byłośmy wykupili. Teraz trzeba by było wykupywać za diamenty, a my diamentami nie mamy tyle diamentów, żeby cokolwiek wykupić, więc na tyle nasz jedłowyk zostaje zrobiony. I tak, jak się wam filmik podobał, łapka w górę, komentarze mile widziane i do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć wam!